Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja, czyli Gronkier, a wraz ze mną jest... Mateusz, ten Janisz, komentarista Janiszewski, siema Polska. Tak, były spore problemy, bo tak naprawdę było duże prawdopodobieństwo, że wszystkie dzisiejsze trzy transmisje poprowadziłby właśnie Mati, ale na całe szczęście w ostatniej chwili został mi udostępniony prąd, jak i połowie miasta Świdnica i możemy startować wspólnie dzisiaj, a dzisiaj będziemy mieli co oglądać na sam start spotkanie freestyle z Odrą i wiem, Mati, że nie może się doczekać naszych gości, żeby im zadać różne pytania. Tak, jak najbardziej. No ciężko, żeby było inaczej. No mierzą się ze sobą naprawdę wybitne ekipy. No i ciekawy jestem, jak tutaj do siebie wzajemnie podejdą. Jestem przekonany o tym, że bardzo duży respekt, że poważnie podejdą do tego spotkania. No ale komu na koniec uda się triumfować, to ciekawi mnie chyba najbardziej z tego wszystkiego. No właśnie, freestyle, który na razie prowadzi, o ile dobrze pamiętam, to 3 punkty wyprzedza Odrę Wodzisław. No i dzisiaj taki mecz o 6 punktów, bo wygrana jednej drużyny równoznaczy się z tym, że ich największy rywal traci te 3 punkty. Także tutaj wygrana może oznaczać, że już freestyle, jeżeli by to freestyle oczywiście wygrał, to że będą już sobie zmierzać spokojnie po pierwsze miejsce, bo tak naprawdę zostanie tych meczy już tylko 4. Tak, już zmierzamy powoli do końca rozgrywek, ależ to szybko strzeliło, co? No, szybciej niż można by podejrzewać. Tyle meczów teoretycznie na papierze, a jednak chwila, moment, no i zaraz będziemy przechodzili do już fazy finałowej. Zgadza się. Ten mecz też wyjątkowo akurat odbywa się w niedzielę, bo terminy grupy A teraz są w czwartki. Natomiast na prośbę moją osobistą mecz został przełożony, bo planowo, początkowo, może inaczej, w czwartek nie mieliśmy dostępne. Ja nie byłem dostępny, Mati nie był dostępny. W międzyczasie, co prawda, zmieniła mu się praca i byłby dostępny, no ale już nie było sensu tego odkręcać. Także ten mecz wyjątkowo dzisiaj, też o wyjątkowej porze, bo o godzinie 19:00. Jeszcze gorąco, nie wiem jak u ciebie, Mati, ale u mnie grzeje niesamowicie dzisiaj. Wiesz co, no u mnie generalnie na dworze jest dość ciepło, ale nie na tyle, żeby jeszcze chodzić bez rękawków, na spokojnie. Holandia jeszcze troszeczkę bardziej wietrzna od Polski, nic się w tej kwestii nie zmienia, choć mam nadzieję, że niedługo będę mógł dołączyć do grupy bezrękawkowców, tak jak ty, bo nie ukrywam, że lubię taką pogodę. Stąd też pseudonim komentarista, to jednak wiesz, latynoskie rytmy, te sprawy, także i pogoda musi być iście latynoska. No ja szczerze przyznam, akurat muszę przeprosić trochę za ten swój strój, no ale właśnie z tego względu, że było bardzo dużo latania, bardzo dużo też stresu miałem związanego właśnie z tym brakiem prądu i tak dalej, żeby to wszystko udało się jakoś zazębić i dlatego ten strój już nie przebrałem się, mówię, a co tam, w końcu mamy już prawie czerwiec, to jakoś chyba tutaj widzowie przeżyją to dzisiaj i będzie wszystko okej. Okay. Czekamy oczywiście na naszych gości, a jest już z nami jeden gość. Śliwka, witamy cię bardzo serdecznie. No, siemanko. No i powiedz przede wszystkim, jak nastrój? Ja najpierw zadam szybkie, krótkie pytania, bo wiem, że Mati będzie drążył bardziej, także jak nastawienie do tego dzisiejszego meczu, jak pogoda u was i czy będzie wam dzisiaj świeciło słońce, czy jednak waszym rywalom bardziej? No, w Wodzisławie mamy słoneczko, a co do meczu, nie jesteśmy faworytem. Jak zdobędziemy chociaż jeden punkt, to myślę, że to będzie niespodzianka. O, to coś wyjątkowego. Powiem szczerze, że Odra w jakimś meczu nie jest faworytem, albo przynajmniej nie jest na równi z jakąś drużyną. To ciekawe stwierdzenie. No i może w ten czas po prostu zostawię Matiemu dalsze pytania, bo ja bym już chciał zadać kilka, ale wiem, że Mati tutaj będzie by się wyrywał. Także Mati, zostawiam ci śliwkę. Nie, spokojnie, wiesz co, ja przede wszystkim mam takie jedno pytanie, no bo też ja lubię sobie pośledzić statystyki, poanalizować jak to wszystko wygląda. No i ewidentnie tutaj jest wyczuwalny w dzisiejszym waszym składzie brak Acy, no i też zastanawia mnie, jak on do tego podchodzi, no bo tutaj już na jego plecach, jeżeli chodzi o koronę króla strzelców, jest Robaxon i powiedz mi, czy on ma duży dystans do tego gdzieś tam, to jest taka wisienka na torcie, czy jednak podchodzi do tego bardzo poważnie, chciałby zdobyć ten tytuł króla strzelców i po prostu sytuacja jest w tym momencie taka, że no niestety nie mógł być, ale oczywiście walka o króla strzelców będzie nieodpuszczona do ostatnich kolejek. Znaczy, no wyniknęła taka sytuacja, że dzisiaj jest niedostępny. Na pewno chciałby być tym królem strzelców i myślę, że spokojnie w następnych meczach utrzyma pozycję lidera. No szkoda, że dzisiaj nie gra. Tak to może byśmy mieli większe szanse.
No właśnie, i od razu odnośnie tych większych szans. Oczywiście teoretycznie na papierze wiadomo, że Aca byłby dużym wzmocnieniem dzisiaj waszej drużyny, ale powiedz, jak to działa na ciebie i na resztę zawodników? Czy brak właśnie tego zawodnika jakoś deprymuje was, sprawia, że gdzieś tam trochę mniej wiary, czy jednak tutaj macie pełen dystans i zawsze jesteście skromni i ten jeden punkt, o którym wspominałeś na początku, to jest taka wasza zasłona dymna, czy faktycznie widzicie tutaj, że może być delikatny problem? Nie, my cały czas podchodzimy na luzie. W ogóle nie trenujemy. Ja na przykład dzisiaj pierwszy raz po 2 tygodniach zasiadłem do konsoli. Także na spokojnie. Co będzie, to będzie. Okej. Okay. Jest z nami również Wiśniowy, przepraszam, że ci tak wchodzę w zdanie, bo też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić Icemana i mu podziękować, bo on by tutaj mocno nas wspierał, gdyby nie udało mi się dotrzeć, także wielkie, wielkie podziękowania i pozdrowionka dla ciebie, Iceman, a witamy również Wiśniowego, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo dobrze cię słychać. Wiśniowy, ja mam przede wszystkim takie pytanie i nie byłbym sam, gdybym się nie odniósł do twoich wypowiedzi z pierwszej rundy na temat właśnie drużyny Odry Wodzisław. Chyba nie bardzo ci się spodobało to, jak zespół jest tworzony przez kapitana właśnie Śliwkę, który też jest tutaj z nami. Czy dalej uważasz, że tworzenie właśnie drużyny z zawodników nie tylko polskiej, czyli tak zwanych też ze stranieri, nie jest najlepszym pomysłem? Znaczy każdy ma jakiś złoty środek, nie? Mhm. Ale był chyba jeden mecz, chyba że wystawili samych Polaków. Bo taki jeden mecz i chyba przegrali z tego, co kojarzę. Był taki jeden mecz, nie? Czyli... No, był taki jeden mecz, co wystawili samych Polaków i był taki mecz, co wystawili samych międzynarodowych i też przegrali. Mhm. Tak mi się wydaje. Boli cię jakoś to mocno w oczy, że właśnie grają stranieri w drużynie Odry? Nie boli mnie. Aha, okej. Nie, tak musiałem spytać, ponieważ właśnie z tej poprzedniej wypowiedzi wynikało, że jednak... Powiedziałem, że takie opieranie drużyny na takich, wiesz, graczach międzynarodowych to jest dla mnie słabe i to tak powiedziałem. A druga sprawa, wydaje mi się, w każdej lidze na przykład jest jakieś ograniczenie obcokrajowców, to wystarczyłoby tak samo zrobić, że można takich dwóch międzynarodowych mieć i tyle. I wtedy od Rowodzi z moim zdaniem nie byłaby w ogóle żadną konkurencyjną drużyną. Dosyć mocne słowa, szczerze przyznam, że trochę na to liczyłem, wywołać taką lekką burzę. Ale w jakiej widze jest limit obcokrajowców? No, polskiej mówię, że był... Co? Polskiej. No w polskiej nie kojarzę. Jak? Nie kojarzysz tam jeszcze polskiej? We włoskiej na przykład może coś być, nie? Ale nie, słuchaj, pracuję, no ale na przykład... Ale jesteśmy w Unii Europejskiej, także wiesz. No dobrze, ale tam są z Unii Europejskiej. Nie widziałem po ich profilach, żeby byli z Unii Europejskiej. Mamy temperaturę podkręconą jak najbardziej już przed meczem. Chyba, że się mylę. Bo tam dużo krajów dochodzi do Unii, nawet te afrykańskie chyba według ciebie, więc spoko. Właśnie ja żałuję, że dzisiaj nie obejrzymy spotkania Wiśniowego ze Śliwką. Ja może zaraz tak szybko tylko przerzucę właśnie na to, jak... będą się prezentować, to właśnie zawodnicy, którzy przeciwko sobie staną, jeśli oczywiście nic nie pomyliłem. Śliwka zagra z Łukaszenko, Wiśniowy z Infamous Legend. No i tutaj Wiśniowy też pytanie do ciebie. Miałeś szansę na to, żeby właśnie siebie dać na mecz ze Śliwką? Wtedy taki spór ten kapitański, ten co podgrzewany również przeze mnie dzisiaj mógłby być rozwiązany, jednak zdecydowałeś się inaczej. Bo już graliśmy przecież kiedyś. Mm-hmm. Bo pan Śliwka nie będzie wspominał, ale tam stwierdził, że tak się poprawił w tę grę, że może ze mną zagrać i graliśmy. I wynik chyba wynik był moją stronę, więc bez sensu, żebym jeszcze raz to grał. No nie, ja nie spuszcza stępa, Śliwka, to zadam tobie takie pytanie. W takim razie, czy żałujesz, że dzisiaj z Wiśnią nie zagrasz tylko z Łukaszenko? A pewnie zagrałbym. No to... Wiśnia jest kibicem Interu, to raczej bramki nie będziesz strzelał. Ulubionym klubem, wideo.
No tak, to może faktycznie tak się zdarzyć, ale przeczytam resztę par. Szymon Plok z DM11 SRB, Przemek z Super Genkajem, Wiśniowy z Infamous Legend i Łukaszenko ze Ściwką. Wiśnia, czy możesz coś powiedzieć o przeciwniku Przemeksa Super Genkajowi? Jeden mecz na razie rozegrał, przegrany 2-3. Co po prostu tak wystawiłeś Przemeksa, bo właśnie nie wiesz jak zagra, a ufasz w pełni? Nie, oglądałem tam jakie były wyniki. No to widziałem, że ten DM11 mi wygrał tam chyba wszystkie mecze prawie. Dużo meczy wygrał, dlatego gra z Szymonem, bo Szymon w naszej drużynie jest najlepszy, dlatego gra z nim. Śliwkę to wiedziałem, że ten, że Łukaszenko z nim już parokrotnie grał, więc chyba mniej więcej będzie wiedział, jak Śliwka gra. No a tych dwóch, co ja z nim gram i Przemek, to się między sobą dogadaliśmy, bo Przemek chyba też od pierwszym meczu z nim grał, właśnie z tym, co ja z nim, tym Legend, to ja dzisiaj z nim będę grał. Tak się tylko po prostu zrotowaliśmy. Bo z Przemkiem właśnie nie wiedzieliśmy, czy mam będę grał z tym właśnie, co wymieniłeś wcześniej, czy z tym Legend. No, a Przemek powiedział, żebym zagrał z tym, no to tak mówię, no to w sumie Przemek taką decyzję podjął. Śliwka, bo grał z tamtym gościem akurat. Śliwka, czy ciebie satysfakcjonują te pary dzisiejszych meczów? No poza tym, że nie zagrasz jednak z Wiśniowym, ale a reszta par? Może być, no by... Mi tam bez różnicy, z kim ja mam grać, albo ja gram w Łukaszenko, ale Łukaszenko podobno chory jest, także... Chory? No to nie wiem, nic nie mówię. W drużynie też jakieś nieścisłości wewnętrzne. A jaka jest sytuacja w tabeli? Tak się z ciekawości pytam, bo nie widziałem aktualizacji, a macie jakąś aktualną tam tabelę? Jak to tam wygląda? Nie mam aktualnej tabeli, ale mogę ci powiedzieć, aktualna tabela jest na Discordzie, a nie zdążyłem niestety się zrobić, natomiast z tego co pamiętam, to wy, czyli Freestyle Crew, macie pierwsze miejsce i 22 punkty, natomiast Odra Wodzisław ma drugie miejsce i 19 punktów i nawet się chyba nie pomyliłem, dokładnie, teraz to potwierdzam. Tak właśnie jest. Małe punkty, jest różnica 7 małych punktów, różnica bramek 6 na korzyść Odry Wodzisław. Różnica między wami jest tylko pomiędzy jednym zwycięstwem właściwie. Także taki mecz podwójnie atrakcyjny, tak bym to mówił. O 6 punktów, nie? Mati, czy masz jakieś pytania jeszcze? Tak. Jeszcze mam jedno pytanie do Wiśniowego, bo też jedno byłoby pytanie do Śliwki, więc od razu chciałbym też przejść do Wiśniowego. No, ostatnio miałem okazję komentować występ w turnieju Szymona Ploka w Mistrzostwach Authentic Team, gdzie wygrał finał i to dość mocno dominował w obu meczach, także jego forma była niezwykle, niezwykle wysoka, aczkolwiek no już jeżeli zdobył mistrzostwo, no to tak idąc troszeczkę analogią polskiej piłki, o której też wspominałeś, no to Raków, który już zdobył mistrzostwo, no to później troszeczkę gorzej się prezentuje. Nawet dzisiaj do połowy widziałem 1-0 przegrywa z Wisłą Płock, także tam też szampańskie nastroje trochę zaszkodziły. Czy nie obawiasz się, Wiśniowy, że być może i na Szymona troszeczkę zadziała ten szampański nastrój w ten sposób, że dzisiaj będzie miał trochę trudniej i być może będzie jeszcze troszeczkę w takim świątecznym nastroju, co może dać szansę jego przeciwnikowi? Ostatni mecz Szymon właśnie w tej lice Proper Tour to przegrał, więc teraz będzie chciał się zrewanżować. Bo właśnie było ostatnio, że przegrał. My wygraliśmy, on przegrał, więc czyli drużyna tu nie wygrała, bo mieliśmy 3-1 w zwycięstwach, ale przegrał ostatnio, więc dzisiaj pewnie będzie chciał się zrehabilitować. Bo u nas właśnie przynajmniej zawsze ktoś takiego, że jak któryś z nas na przykład odniesie porażkę, to jest duża szansa, że inne osoby z drużyny po prostu wygrają swoje mecze, żeby to ta porażka nie zadecydowała o ogólnym rozrachunku meczu. No, czyli jednak głodny zwycięstw Szymon cały czas. Ja jestem bardzo ciekawy, jak się zaprezentuje, także już nie mogę się doczekać tych spotkań i już swoje pytania kończę na ten moment, żeby też za długo nie przedłużać, bo już się zbliża 19. Zgadza się, ja też już nie będę was dłużej, panowie, trzymał. Dziękuję bardzo wam za wszystkie wypowiedzi. Przepraszam za zbyt mocne poskręcenie, no ale tak jak mówię, nie byłbym sam, gdybym tego nie zrobił i nie wykorzystał tej niesamowitej okazji. Zresztą ten mecz, tak jak żeśmy się umawiali, musi być transmitowany, co by się nie działo. Także dziękuję wam bardzo i usłyszymy się po meczu. Spoko, dzięki. Tak, my w tym czasie puścimy intro, a ja poszukam linków, jeżeli gdzieś są, żeby już sobie poustawiać wszystkie mecze i zaraz z Matim wjeżdżamy na grubo. Dokładnie.
No i z delikatnym opóźnieniem, ale przenosimy się już na boisko. Mamy rozpoczęte już spotkanie Łukaszenki ze Śliwką, czyli spotkanie numer 4. Nie ma niestety dzisiaj narożników, ponieważ zapomniałem ich ustawić. A Maty mi mówił, zostaw, ja zrobię ten pierwszy mecz, przygotuj się na następne. Ja mówię, no spoko, dobra, to już mam wszystko ustawione. No i tak właśnie się skończyło. No ale to może już taki off-topic chyba już niepotrzebny, bo skupiamy się na tym właśnie, co mamy, czyli właśnie spotkania numer 1, 2, 3 i 4. No i może wejść. O Jezus Maria, jeszcze będę musiał pousuwać niestety te narożniki nieaktualne. Na razie zaczął się... No to w każdym razie... No właśnie, przechodząc tutaj do tego czwartego spotkania, to tutaj chcę też uspokoić kibiców, że zaczął nam się ten jeden mecz, ale widzę, że tutaj panowie będą na początku się chyba troszeczkę badali, tak jak wspominał wcześniej Wiśniowy, drużyna Odry Wodzisław jest złożona w dużym stopniu z zawodników spoza granic naszego kraju, także tam gdzieś tam ta wiedza zawsze będzie troszeczkę bardziej ograniczona co do tego, jak ci zawodnicy się poruszają po boisku, jaki oni mają styl gry, także wydaje mi się, że te pierwsze minuty siłą rzeczy będą tak odrobinę zagadką dla wszystkich zawodników. Zobaczymy, czy to się przełoży ostatecznie na końcowy rezultat, choć widzę, że od samego początku będzie tutaj Śliwkę chciał ukąsić Łukaszenko, tak właśnie jakby obiecał Wiśniowemu, że on da popalić tutaj kapitanowi Odry, on jakby za niego wykona egzekucję. Widzimy, że będzie bardzo ofensywnie tutaj kreował swoje akcje, choć na ten moment Śliwka doskonale sobie radzi w obronie. No i ciekawy jestem, czy podobnie będzie w innych pojedynkach, że jednak Odra Wodzisław, tak jak Śliwka zaznaczał przed meczem, trochę defensywnie, choć zobaczmy teraz jeszcze próba dogrania i tam w ostatniej chwili zareagował obrońca, także może nie do końca tak defensywnie, jak wyglądały pierwsze minuty meczu. No tutaj wszystko właśnie zależy od tego, jak mentalnie nastawią się jedni i drudzy zawodnicy. Powiem szczerze, że zmartwiło mnie to, co powiedział Śliwka, że ta jeden punkt będzie sukcesem, bo nie są faworytem. No szczerze przyznam, że zwycięzca jakichkolwiek lig, czy mistrzostw, czy pucharów zawsze musi mieć w głowie, że grają o najwyższe cele, o ten komplet punktów, niezależnie od tego, z kim się mierzą. No i tutaj w tym wypadku tak lekko właśnie zmartwiony byłem, no ale zobaczymy. Wszystko to, co stanie się na boisku, jest dużo istotniejsze od tego, co mówią. Może to była jakaś taka zasłona dymna i tutaj będzie w tym spotkaniu całkowicie inaczej. Na razie to Łukaszenko stara się przejść się na połowę właśnie Śliwki, ale to, co już słusznie stwierdziłeś, badanie się takie spokojne na razie na to, to co sobie będzie pozwalał rywal. No i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Na razie sporo niedokładności, sporo niecelnych zagrań, a też tylko to jest jedyne spotkanie, które na razie się rozpoczęło. Tak, być może tak spokojnie, może oni wiedzieli, że tutaj będą chcieli się badać, więc chcieli nam zafundować takiego swojego rodzaju intro, taki trailer do prawdziwej rzeźni, która będzie się działa w następnych spotkaniach, mam nadzieję, choć na ten moment to wygląda to tak, jakby ktoś puścił nam film o facecie, który pływa łódką. Tak, ale jest szansa na pierwszą bramkę właśnie dla Łukaszenki, chociaż pewnie tam zatrzymany przez Śliwkę w defensywie. No i Odra Wodzisław jeszcze obronną ręką wychodzi. Tam próbował delikatnie podać piłkę, ale to wszystko zbyt wolne, zbyt czytelne. No i dobrze przeczytali to zawodnicy Odry Wodzisław, właściwie zawodnik, bo Śliwka teraz on w kontrataku, ale też piłka przejęta. No i tak właśnie na razie wygląda ten pojedynek. Nie ma tu za dużo miejsca w pobliżu pola karnego, póki jest piłka na środku boiska, to jest jeszcze ok, ale im bliżej właśnie tego prostokąta, w którym też decydują się rzuty karne, tym gorzej dla jednych i drugich zawodników. 39. minuta spotkania i nie wiem, czy w ogóle oglądaliśmy jakikolwiek strzał w tym spotkaniu, chociaż z drugiej strony często też mecze na szczycie charakteryzują się właśnie tym, że ostrzymy se wszyscy na nie zęby, ale wyglądają bardziej tak właśnie jak badanie swojego przeciwnika. Tak, tak jak już na ostatniej transmisji wspominałem, często ci najlepsi zawodnicy to troszeczkę jak pojedynek bokserów w wadze ciężkiej, gdzie masz świadomość, że ten jeden cios może być ostatni w tej walce, że jednak później już może nie być czasu ani możliwości, żeby wyprowadzić kontrę, że po prostu przeciwnik akurat w piłce nożnej może ci nie znokautuje, ale tak symbolicznie może tego doprowadzić faktem, że zamknie się na obronie i wtedy będzie naprawdę, naprawdę ciężko, żeby jeszcze coś odkręcić w danym spotkaniu, choć zobaczmy teraz Śliwka strzał z dystansu, ale zabrakło troszkę.
Tak, i to był ostatni akcent właśnie tej pierwszej połowy, także może zajrzymy sobie na inne boiska, bo tam już też wszystkie mecze się rozpoczęły. Mecze numer 1, czyli Szymon Plock z DM11. Tutaj ta jakość pozostała wiele do życzenia, ale od razu zwalam to na siebie, bo na pewno to jest po prostu mój błąd. Natomiast Szymon Plock musi w defensywie tam pograć, ponieważ to DM go atakował na samym początku tego spotkania. W meczu numer 2 grają ze sobą Przemek i Super Genkai. Teraz właśnie Super Genkai miał okazję do tego, by strzelić bramkę, ale podniesiona chorągiewka, no i nic z tego. No i w trzecim meczu, na którym jeszcze nie byliśmy, Wiśniowy, czyli kapitan Freestyle Crew z Infamous Legend. Powiem ci szczerze, że te pierwsze fragmenty spotkania przemawiają na korzyść Odry Włodzisław, tak według mnie, no bo poza tym meczem, na którym się nic nie działo, ale to i tak Śliwka był bliżej strzelenia gola, no to jakby większą ochotą wykazywali się do atakowania właśnie zawodnicy z Włodzisławia. No teraz zdecydowanie, nawet jestem zaskoczony, bo rzuciłem okiem, jak wygląda pojedynek Szymona Plocka z DM-em 11. No i też przed chwilą DM miał bardzo dobrą sytuację. Szymon musiał ratować się w ostatniej chwili, także no tutaj również duże zaskoczenie, bo dobrze wiemy, jak dobrym w defensywie zawodnikiem jest Szymon Plock. No i ciekawy jestem, czy to jest kwestia tego, że musi się rozegrać, a może naprawdę ma taki szampański nastrój po ostatnim wygranym turnieju i że będzie chwilkę potrzebował, zanim wróci do tej najwyższej optymalnej formy. Różnie to bywa. Dokładnie, różnie to może być, natomiast mamy kolejne ciężkie ataki, właśnie to co powiedziałeś o DM-ie 11, on cały czas naciera na tą bramkę Szymona Plocka i obie, ale teraz może chwileczkę, bo na meczu numer 4 właśnie, gdzie gra Śliwka i gdzie gra właśnie Łukaszenko, mamy pierwszą bramkę i o ile się nie mylę, to właśnie Śliwka strzela gola, który daje prowadzenie Odrze Włodzisław. No już widzimy, że będziemy mieli okazję zobaczyć dokładnie, jak padła ta bramka. Brawa dla zawodników, że tutaj nie ma żadnego przewijania tych powtórek. I zobaczmy zagranie gołem. No spore tam zamieszanie. Lukaku wręcz urwana głowa, ale wstał, podniósł się, a pięknym uderzeniem po długim rogu, o ile się nie mylę, to Lautaro Martinez i 1-0 dla Odry Włodzisław, 1-0 dla Śliwki w meczu numer 4. I zobaczmy, co się dzieje na... Zrobił nam się pojedynek. No, z założenia miał to wyglądać tak, że Odra będzie raczej się cieszyła z jednego punktu, a tu proszę, może być zupełnie inaczej niż zapowiadał Śliwka. Wiśniowy może jeszcze bardziej nie polubić drużyny przeciwnika. O, zgadza się, dokładnie. Teraz jesteśmy na meczu Przemeksa z Super Genkajem. Tutaj Przemek stara się jakby odrobić straty zrobione przez Łukaszenka, raczej przez Śliwkę, bo to on był winowajcą tego, że Odra Włodzisław przegrywa. Teraz właśnie Super Genkaj miał okazję, a przynajmniej tak się wydawało, przedrzeć gdzieś w okolice pola karnego, no ale nic z tego. Też jakby widać, że zawodnicy duży respekt do siebie darzą i z jednej i z drugiej strony. Freestyle, czyli to jest drużyna, która potrafi wygrywać mecze w drugich połowach, w końcówkach i może też tutaj bardziej skupiają się właśnie na tym fragmencie, a tymczasem mamy bramkę w meczu numer 1, ale z pozycji spalonej, także ten gol Szymona Plocka nie będzie zaliczony. No ale to jest już jakiś taki odzew tego, że Freestyle Crew zacznie walczyć ostrzej, zacznie bardziej atakować. No na pewno będą chcieli się zrewanżować Odrze Włodzisław, o ile pamiętam tamten mecz w pierwszej rundzie zakończony 8-0, ale to teraz będzie atak dla Odry Włodzisław. Mamy, dobrze, że zostaliśmy na tym spotkaniu. Mamy 1-0. Prowadzenie, no i ta sprawa tutaj tego jednego punktu Śliwki, to za faktycznie wydaje się, że była to lekka kurtuazja, bo w tym momencie dosyć dobrze prowadzą tą swoją grę, prowadzą w dwóch spotkaniach, nie stracili jeszcze gola. No i w tym wypadku też bramka w meczu właśnie tym numer 1 DM11 SRB. Też mamy bramkę na spotkaniu numer 3, także już od razu się tam przenosimy, żeby zobaczyć, jak padł ten gol. No ale to akurat nie zobaczymy, niestety. Lautaro Martinez staje się bohaterem Odry Włodzisław. Infamous Legend prowadzi z kapitanem Freestyle Crew 1-0, czyli w całych zawodach w tym momencie Odra Włodzisław prowadzi 7-1. Jedynym zawodnikiem. Tak, jedynym...
Tak, potworny problem dla przeciwników Odry Wodzisław. No wszyscy spodziewaliśmy się, że chyba tutaj Freestyle Crew będzie prowadziło mecz, a jak widać nie do końca. Może być naprawdę, naprawdę ciężko, żeby jeszcze odwrócić losy spotkania. Zgadza się. Tutaj tylko Przemek na remis, jeżeli chodzi o Freestyle Crew, no ale Freestyle Crew musi zacząć strzelać, żeby losy tego spotkania odmienić. Na razie wydaje się to bardzo, bardzo trudne, bo ciężko im nawet przedrzeć się gdzieś w obręb pola karnego przeciwników. No ta jedna bramka strzelona z pozycji spalonej oczywiście nieuznana. No i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie właśnie Wiśniowemu, bo szansa jest na odrobienie. Strat bez, będzie gol! Mamy 1-1. Także jeszcze przed końcowym gwizdkiem Wiśniowy odrabia straty, przynajmniej w swoim meczu, no i pewnie liczy na to, że za jego przykładem pójdą koledzy. Już 48 minuta praktycznie na zegarku, tylko jedno miał doliczyć sędzia, ale nie mógł przerwać akcji w momencie, kiedy Freestyle Crew atakowało. No i bardzo rozsądne tutaj przerzucenie na wolne pole do środka. I 1-1, no i może ten taki właśnie odruch spowoduje, że zawodnicy w pozostałych rywalizacjach wejdą na wyższy bieg. Teraz właśnie Szymon Plok, który też ma bramkę do odrobienia, będzie okazja, ale ta piłka gdzieś odskoczyła, no nie do końca tak na pewno chciał zagrać, a raczej przyjąć futbolówkę. No i tymczasem mamy też zmianę wyników w meczu numer 2. Przemek strzela gola, także nie tylko jako jedyny z Freestyle Crew nie stracił, ale teraz jeszcze zdobył bramkę na 1-0. Błąd tutaj przy wyprowadzeniu piłki z defensywy. Przytomne zagranie. No i mamy 1-0, także jak teraz to szybko w miarę będę liczył, no to już te straty mocno zniwelowane. I jeżeli dobrze liczę, to tylko 5-3 teraz prowadzi Odra. Bo w dwóch meczach, bo Śliwka zdaje się prowadzi z Łukaszenko cały czas 1-0. A także DM11 z Szymonem Plokiem. No ale to teraz ponownie Odra Wodzisław atakuje. Super Genkaj. Szybko chce odrobić straty, no to na pewno nie będzie łatwe. A my może przeniesiemy się właśnie na to spotkanie numer 4. Bo tam ono powoli powinno już dobiegać końca. Tak jest, tu jest 81 minuta. Pamiętamy, że to spotkanie zaczęło się jako pierwsze. Także zostaniemy przez te 10 minut właśnie ze Śliwką i z Łukaszenko. Teraz przejęcie właśnie zawodnika Freestyle, przepraszam, Odry Wodzisław z lewej strony boiska. Wrzucenie piłki. No zastanawiałem się, czy on tam będzie szukał właśnie gdzieś zyskania czasu. Ale nic z tego. Od razu próbował zagrać tą piłkę. Zyskał rzut rożny. No i teraz będzie wykonywał gdzieś tam spore zamieszanie w polu karnym. Widać, że to jest ćwiczone przerzucenie piłki, ale bramkarz wyłapuje ją i teraz będzie chciał szybko wznowić grę. Nie za bardzo jest komu zagrać. Tak trochę na aferę to wszystko poszło i nie udało się. No i teraz Śliwka bardzo spokojnie przejmuje piłkę, wycofanie do bramkarza. Już tylko 3 minuty dzielą go od tego, aby tutaj wygrać. Na pewno pamięta to pierwsze spotkanie. Tam mimo, że 8-0 Freestyle Crew wygrało, to wszystkie mecze zakończyły się jednobramkową wygraną, wszystkie rywalizacje. No i tu wie, że czasami ta jedna bramka wystarczy do tego, by osiągnąć zamierzony cel. Już tylko 2 minuty doliczone. Do końca, na pozostałych boiskach na razie bez zmian. I teraz spokojnie, bardzo rozsądnie rozgrywa wszystko we własnym polu karnym. Wybiła już 92 minuta. Czy jeszcze sędzia da to rozegrać? Nie dał, także Śliwka w tym pierwszym spotkaniu wygrywa 1-0 i gwarantuje już co najmniej 2 punkty dla swojego zespołu. A 4 są potrzebne, by zremisować spotkanie. Biorąc pod uwagę, że DM11 prowadzi z Szymonem Plokiem, a w oglądanym spotkaniu Infamous Legend z Wiśniowym jest remis, to ten cel już praktycznie może zostać zaraz osiągnięty. 65 minuta tutaj na zegarku właśnie spotkania Wiśniowego z Infamous Legend.
No ale to teraz właśnie zawodnicy Freestyle Club przy piłce, gdzieś tam już Wiśniowy, jest w polu karnym, ostro bita piłka, ale bramkarz tam chyba najlepiej z tego wszystkiego się zachował, też za głębokie to podanie było. Jeszcze jedna sytuacja, no Wiśniowy robi co może, by tutaj objąć prowadzenie w tym spotkaniu, ale petarda, tylko że nad poprzeczką. No i nic z tego, no to przenieśmy się może na mecz numer 1, właśnie tam, gdzie DM11 gra z Szymonem Plokiem. Ten mecz wydaje się, że będzie trwał najdłużej ze wszystkich, bo tutaj dopiero 57. minuta spotkania. No i teraz Szymon Plok próbuje gdzieś tam zaatakować, mało zawodników uczestniczyło w tym właśnie, w tej właśnie akcji ofensywnej. Widać, że mimo że Szymon Plok przeniósł swoich zawodników bardziej do ofensywy, to DM11 nie wycofuje swoich, także narażony będzie Szymon na kontry ze strony Odry Wodzisław, no i przejęcie, no i teraz sposobność takiej kontry może właśnie być. Przecież ci zawodnicy jego nie za dobrze się przesuwają, jakby brakowało im trochę siła, to dopiero 62. minuta spotkania. No i dalekie wybicie teraz Szymona, gdzieś tam będzie zgrywał na prawą stronę boiska. Próbuje to jeszcze gdzieś rozegrać, ale znowu ta piłka odskoczyła, jeszcze będzie szansa, bo przejęcie dosyć nieoczywiste, ale teraz zagranie. No i nic z tego, natomiast zmienił się wynik w drugim spotkaniu, a ja przegapiłem bramkę, którą strzelił super Gienka i teraz Przemek, szansa i 2-1, bardzo szybka odpowiedź, a tu już mamy 83. minutę spotkania. Nie wiem, naprawdę, Mati, kiedy ta bramka padła dla Super Genkaja, ale tak zerknąłem, patrzę i tam 1-1. Nie tak dawno, ale przed sekundą Przemek zadbał o to, żeby nie było to w granicach błędu i już powrócił do poprzedniego stanu rzeczy. Dokładnie, i cały czas jest ta jedna bramka przewagi. No już witał się z Gąską Super Genka, już witała się z Gąską cała Odra Włodzisław. No ale na razie jeszcze to nie jest ten moment, w którym mogą otwierać szampana, jeszcze muszą się mieć na baczności. No i Przemek sobie próbuje jeszcze dobić tutaj rywala, ale może teraz przejdziemy na mecz numer 1, bo mamy bramkę drugą dla Odry Włodzisław w tym pojedynku. No i DM11 potwierdza, że jest klasowym zawodnikiem. To co mówił Wiśniowy na konferencji, że DM praktycznie wygrał wszystkie swoje pojedynki. On co prawda na swojej karcie zawodnika ma bilans 3 wygrane, 1 remis, ale należy zwrócić uwagę, że przynajmniej jeden z jego meczów, o ile dobrze pamiętam, był zweryfikowany jako walkover, a wtedy nie jest zaliczany do statystyk. Głową umieszcza piłkę w bramce napastnik Freestyle Crew. No i zajrzyjmy w takim razie na końcówkę spotkania Przemeksa, a raczej już nie, już możemy przejść na mecz numer 3, bo Przemek swoje spotkanie wygrywa. No i w tym momencie z kolei mamy... powiedziałem Przemek? Przemek, tak. Wygrywa 2-1 i w tym momencie mamy 2-2 już zaliczonych punktów, dwa mecze jeszcze w grze. Tutaj ustawianie, widzimy jeszcze taktyk na te ostatnie fragmenty spotkania. No i ciekawy jestem, czy jeszcze dadzą radę. Generalnie dwóch zawodników wybitnych, można powiedzieć, Wiśniowy i Szymon Plok, czyli jak na kimś polegać, no to myślę, że na nich można to robić swobodnie, choć czas już bardzo, bardzo mocno ucieka. Szymon Plok w ogóle jest w tragicznej sytuacji, można powiedzieć, no bo on musi odrobić dwie bramki. No aczkolwiek ja oglądałem ten mecz z dużą uwagą, no i to, co robił Szymon, no to naprawdę wydaje mi się, że będzie mu bardzo, bardzo może nie przykro, ale będzie czuł duży niedosyt po tym spotkaniu, no bo moim zdaniem dominował. No wygląda na to, że tutaj wszystko w nogach Wiśniowego, że on musi pokonać swojego rywala, by zapewnić jeden punkt swojej drużynie. Tak to przynajmniej się wszystko układa i Wiśniowy, ależ torpeda tylko w nogi obrońców. No i teraz to będzie kontra dla Odry Włodzisław. Jednak nie, ależ determinacja u kapitana Freestyle Crew. On wie, jaki ciężar gatunkowy jest w tym spotkaniu. No teraz było to widać też interwencji tej napastnika. No ofiarnie rzucił się głową, blokując jeszcze to podanie. No ale teraz
co znowu Freestyle Crew przy piłce, tylko że z własnej połowy będą wyprowadzać ten atak, zagranie do środka, znowu przegranie piętą, zawodnicy się tam się ustawiają, ale to chyba zbyt wolno, wszystko zbyt długo przede wszystkim wszystko trwało i przejęta piłka, ostatnia minuta spotkania, teraz będzie podanie do prawej strony, znowu wycofanie do środka, coraz bardziej zbliżają się do tego pola karnego, no i Wiśniowy będzie miał szansę teraz, z lewej strony jeszcze oddaje piłkę, strzał i gol, 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 Wiśniowy 2-1 w 93 minucie, zrobił praktycznie to samo co na koniec pierwszej połowy spotkania, no i w objęciach swoich partnerów z drużyny, teraz wszyscy się radują, cieszą, bo ta bramka prawdopodobnie da jeden punkt Freestyle Crew w tym spotkaniu. Ależ to było coś niesamowitego. Wydawało się, że już jest po wszystkim, że to już nie ma racji bytu, aby Freestyle Crew tutaj odbiło się od tego przysłowiowego dna. No ale Wiśniowy, widać było tą determinację, to zażarcie, tą walkę. No i zdobywa bramkę na 2-1. Na pewno nie swoją ulubioną drużyną, bo Milan do niej nie należy. No ale teraz będziemy zerkać z kolei na to, co się dzieje w pojedynku Szymona Ploka z DM11. Na ten moment mamy remis 4-4. Jeśli tak by się zakończyło to spotkanie, a wygląda na to, że nie może być inaczej, bo DM11 strzela właśnie trzecią bramkę i prawdopodobnie wynik, który tutaj przewidywał Łukasz Gruszka, będzie ten wiążący, bo on mówił, że będzie remis. O, ciekawe, czy ma jakieś typy na bookmacherkę, bo chętnie bym skorzystał. My żeśmy z Matim rozmawiali przed tym meczem i mimo, że oczywiście w takim spotkaniu ciężko wskazać faworyta, to byliśmy akurat zgodni, że delikatną przewagę może mieć Freestyle Crew i teraz Szymon Plok, jakby trochę się obudził. No powiedz mi, czy jest szansa, że w 10 minut, bo liczymy, że jeszcze coś doliczy sędzia, Szymon Plok da radę strzelić dwie bramki i jeszcze wyprowadzi Freestyle Crew na prowadzenie w tym meczu. Wiesz co, szansa zawsze jest, aczkolwiek to już jest raczej szansa taka jak zazwyczaj Polski na wyjście z grupy w trzecim meczu, czyli matematyczna. Aczkolwiek no, ze względu na to, że jak tak jak wspominałem, Szymon jest naprawdę wybitnym zawodnikiem, no to oczywiście to nadaje troszeczkę więcej nadziei, ale chyba może być ciężko, jego przeciwnik już zaczyna się troszeczkę bawić, już jakieś podcinki, także może tutaj bym upatrywał jeszcze jakiś nadziei, ale no, ten czas nieubłaganie zmierza do końca i naprawdę chyba musiałby tutaj się wejść na stadion sędzia Laguna, żeby jeszcze odkręcić. Zgadza się, a jeszcze DM11 jest doświadczonym zawodnikiem, wie, że przynajmniej tak mi się wydaje, że zdaje sobie sprawę, że będzie trzeba poszanować tą piłkę gdzieś, nawet przegrać przez bramkarza, zyskać na czasie, chociaż on chce atakować i teraz będzie miał szansę, ale chyba nie najlepiej rozegrana ta kontra, inaczej całkowicie mógł to rozwiązać. No i wybicie jeszcze Szymona Ploka, jeszcze będzie próbował, a będzie szansa, bo 4-3 atakuje. I czy będzie drugi gol, no ale znowu gdzieś ta piłka uciekła, no kuriozalna sytuacja. Nie cierpię tego słowa, ale inaczej nie dało się określić tego, do czego tu doszło, bo była szansa na strzelenie drugiej bramki dwukrotnie. Raz to zgubił napastnik piłkę, a drugi raz, kiedy było takie nieco dziwne wybicie chyba bramkarza, to piłka chyba między nogami prawoskrzydłowego przeleciała zespołu właśnie Szymona Ploka. No i nic z tego się tutaj nie zmieniło, a zostało już tylko 30 sekund. Jeszcze Szymon Plok atakuje, jeszcze szansa i znowu gdzieś ta piłka uciekła. No i mamy koniec tego spotkania. Także udane zawody na pewno dla DM11. 3-0 tutaj prowadził w tym spotkaniu. W summa summarum skończyło się 3-1. No ale daje to tylko i wyłącznie, można powiedzieć tylko i wyłącznie w tym spotkaniu całym odrys Freestyle, jeden punkt dla jego drużyny. No bo powiedzmy sobie szczerze, ewidentnie mogli tu ugrać dużo więcej, przecież w pewnym momencie prowadzili 7-1. A my wrócimy już do naszego studia. Ponownie ja zobaczę, czy są z nami już kapitanowie obydwu zespołów. No jest z nami Wiśniowy, witamy cię ponownie. Bo ciężko się grało, dwie bramki twoje strzelone w doliczonym czasie gry, no to też powoli staje się twoim znakiem firmowym. No powiem ci, że ten, że to bramka na 2-1, to ja miałem imprezę i słyszałem właśnie wyniki jakie były, więc musiałem szybko dać strzałkę do góry i próbować coś wcisnąć. No i jak to się udało. Nie?
Tak, to jest właśnie ten klucz, że właśnie w Proper Forze tutaj przy kontakcie właśnie ze swoją drużyną wiemy dokładnie, jakie wyniki są w innych spotkaniach i wiemy, na co się nastawiać z przeciwnikiem. No to powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego rozstrzygnięcia tego meczu, biorąc pod uwagę właśnie to, jak ciężko było tutaj odrabiać te straty? Znaczy wiesz, jak, jeśli chodzi o Szymona, to powiem ci, że wcześniej to pisaliśmy, że któryś mecz z kolei Szymon gra z kimś takim z zagranicy i z któryś mecz z kolei ma lagi. Nie wiem, czy to było widać na transmisji, ale naprawdę miał mega lagi z tego, co słyszałem. A już ostatnio też to zwracaliśmy na to uwagę, że lagi były. Takie, że się nie da piłki kopnąć. Nie było, widać, no. Że przyznał, chodziło w miarę o, płynnie. Wiem, bo ostatnio też właśnie Szymon pokazywał mi, ale tam akurat było widać, nie? Dzisiaj mówi, że ma podobnie, a wcześniej grał jakieś mecze i było spoko, nie? No ale to tam. Ja mam natomiast lagi z oświetleniem, bo chyba mi bateria pada i nie gaśnie światło co chwilę, zaraz będę chciał to naprawić, ale to już po transmisji. Jest również z nami Śliwka, witamy cię ponownie. No, witam. No i powiedz z kolei, bo wy chyba w innej sytuacji, co prawda zakładałeś, że ten jeden punkt byłoby ok, byłoby fajnie, zdobywacie ten jeden punkt, ale jednak przez przebieg meczu, a raczej wyników, jakie były, że w tym momencie prowadziliście 7-1, to jednak chyba niedosyt jest. Jest niedosyt, ale najważniejsze, że jest potencjał w naszej drużynie. No, przypominam, że Asa dzisiaj nie grał, także są powody do optymizmu. Tak, to na pewno. I też dzięki temu remisowi... Dzięki temu remisowi też freestyle nie odjechało wam na te 6 punktów, cały czas tylko 3 punkty różnicy. Tak więc wszystko chyba jednak jest planem. No i co? No i co? Teraz będziecie walczyć w ostatnich tych 4 kolejkach o to, żeby sobie zagwarantować te playoffy, czy jednak o to lepsze rozstawienie, żeby dogonić ten freestyle? Będziemy się cały czas starali dogonić freestyle, żeby ewentualnie nie trafić na ekipę galaktycznych w półfinale. Ale tak, też mam to na uwadze, że grupa pościgowa jest za nami. I końcówka tak sezonu zapowiada się fajnie. To prawda. Oddaję ci jeszcze na 2 minutki, Mati, naszych gości i później będziemy już powoli kończyć transmisję i przechodzić już do grupy B. Właśnie mnie zastanawia, jak przede wszystkim Wiśniowy u ciebie, jak emocje po tym spotkaniu, no bo na koniec zdecydowanie duża radość, koniec tak, końców remis. I jednak niedosyt, tak. Czy jednak jesteś szczęśliwy, że jako tak naprawdę... Znaczy, no patrz. Jak wiedziałem, że przegrywamy w tym meczu, no to wiesz, jak strzeliłem na tą bramkę dającą jeden punkt, to była euforia, na pewno mnie tam tutaj na dzielnicy pewnie słyszeli, w sąsiedzi na pewno. Bo w sumie jak strzeliłem tą bramkę, to się tam wydarłem, więc spoko, ale zakładałem zwycięstwo na samym początku, nie? Ale już jak już nie dało się tego wygrać, bo się nie dało i mój mecz został w sumie ostatni, no to jak udało mi się strzelić na 2-1, no to jestem zadowolony z tego remisu, bo w sumie mogliśmy przegrać, nie? Właśnie i powiedz mi od razu przy okazji też właśnie wykorzystując to, że u nas w lidze Proper Four są dość takie nieoczywiste zasady, że jednak 4 zawodników jednocześnie rywalizuje. No i powiedz mi, bo wiem, że też nierzadko miałeś okazję rywalizować w innych turniejach, gdzie też czasami pod koniec pewnie zdarzało się, że strzelałeś decydującą bramkę. Ale powiedz, czy właśnie dzisiaj w momencie, kiedy miałeś świadomość, że na tych innych boiskach twoi koledzy nie na wszystkich może zagrali idealnie i że to na tobie spoczywa ta największa praca. Na końcu strzelasz, udaje się i powiedz, czy ta bramka smakuje jeszcze bardziej, kiedy masz świadomość, że przy tym zyskują również twoi koledzy? No pewnie, że smakuje jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej smakuje, tym bardziej, że tak jak mówię, że oni skończyli troszeczkę wcześniej, chyba była 86. minuta u mnie, jak oni już te mecze wszyscy skończyli. No i tam sami widzieliście po transmisji, że tam próbowałem coś tam cisnąć, ale nie było nawet jak. No i w końcu udało się w ostatniej akcji meczu, to 93. minuta chyba była. A nawet w sumie nawet nie pamiętam, jak to strzeliłem, muszę zobaczyć na jakiejś powtórce. Bo tak na świeżo serio, nie pamiętam w ogóle, jak to strzeliłem, ale wiem, że chyba coś tam, no jakoś, bo tam wcześniej miałem chyba 2 sytuacje, kiedy mogłem strzelić, ale nie udało się, no ale udało się na koniec, nie? 93. minuta, no to w sumie. Tak nieraz strzeliłem to. Widać było, że presja wywierana przez ciebie
że presja wywierana przez ciebie była cały czas, także ja dosłownie czekałem na tą bramkę i czułem w powietrzu, że strzelisz. Po cichutku też myślałem, że Szymon się tam obudzi, bo miał momenty, w których też był bardzo blisko tego, żeby strzelić bramkę, no ale ostatecznie Szymon trochę zawiódł, czyli być może faktycznie taka troszeczkę passa niczym Raków Częstochowa, no i już po jednym wygranym turnieju indywidualnym teraz troszeczkę poluzował pasy, no miejmy nadzieję, że w następnym spotkaniu to się już zmieni. No i od razu też chciałbym przejść do ciebie, Śliwka, no bo również wykorzystując sytuację chciałbym podpytać, czy być może ten delikatny zgrzycik przed spotkaniem jeszcze cię zmotywował do tego, żeby udowodnić, że tutaj nie tylko zawodnicy z zagranicy potrafią wygrywać, że tutaj jednak też punktują zawodnicy prosto z Polski, czy jednak nie miało to na ciebie wpływu, twarda psycha i jednak z dużym luzem podszedłeś do tego spotkania, jak to wyglądało? Dobrze, luzik, no my w ogóle nie gramy naprawdę, my przed meczem zagramy po jednym spotkaniu każdy i to tyle, a chłopaki z innych drużyn grają po ligach cały czas, także mają już ten tryb Authentic Team lepiej opanowany, to raczej chyba nas dobrze świadczy, że potrafimy z liderem, no, prawie wygraliśmy. Tak, mimo wszystko... Remis też myślę, że nie jest w żaden sposób wstydliwym wynikiem z liderem, także jak najbardziej możecie być z siebie zadowoleni. Jeżeli naprawdę gracie tyle, ile gracie, no to chciałbym zobaczyć, jakbyście się prezentowali, gdyby tych meczów udało wam się rozegrać trochę więcej, powiedzmy sparingowych, czy nawet w innych turniejach, ale domyślam się, że tutaj czas pewnie ogranicza. Zawsze możemy się zmierzyć w trybie Dream Team z ekipą Freestyle Crew i zobaczymy wtedy, jaki będzie rezultat. Dream Team? Bo w zależności od tego, które kasy zainwestuje, ja nie inwestuję w Dream Teama. Ale dałbym sobie radę pewnie, a nie inwestuję w ogóle pieniędzy w to. No widzimy, challenge będzie niedługo. Dobrze, panowie, będziemy... Możemy zagrać, wiesz, 3 gwiazdki. Ja mogę grać 3 gwiazdki albo 4 gwiazdki, tak jak są te ligi. Takie składy mam, więc tam mi tam, wiesz, obojętnie na kogo tam mi tam wystawisz, mogę sobie z nim zagrać. Grę masz za darmo, to po co masz jeszcze pieniądze wydawać? No? No widzisz, ja nie inwestuję. To takie mówienie, że nikt nie gra, to co, nikt nie gra tam u was w ogóle? W ogóle nie gracie? Nie gracie wy w ogóle w ogóle? No, to tak jak my. Uwielbiam was, chłopaki, naprawdę. Uwielbiam was, wiedziałem, że będzie... Poważnie, ja ostatni raz grałem w poniedziałek. Serio. No widzisz, no na przykład teraz we wtorek wylatuje mnie, nie będzie przez cały tydzień i jak i mecz będzie na przykład w niedzielę, to też nie będę grał. Prawda jest taka, że tam u ciebie grają, więc nie możesz takiej głupoty grać. To może Liga nie gra, jak grałeś w lidze, to chyba się zrezygnowałeś z tego. Ale grają, ale w trybie Dream Team. No dobra, no ale ty grałeś, jak w lidze zrezygnowałeś, nie? Zrezygnowałeś chyba, nie? Z tej ligi. Grałeś, nie? Bo mi się kojarzy tam, że widziałem cię w jakiejś lidze. I to zrezygnowałeś. Na początku. Nie zrezygnowałeś, rzuciłeś rękawicę. Rzuciłeś rękawicę po prostu. No, jak, no, nie chciało grać 4 gwiazdek, no poza tym masz szpital. No bo tak w ogóle na Mbappé można lagę, wszyscy mogą grać. Będziesz, no, się wydaje, że... moją żoną, jak będzie 2-2, to ja żonę nauczę grać, Mbappé i jakby je zagrałem. Zagramy 2-2. Może sobie jakieś kolegę. Panowie, będzie za parę miesięcy wznawia swoją działalność, prawdopodobnie Gówno Burza, to widzę, że będziemy mieli już... Pierwszy temat i pierwszych gości do zaproszenia. Chociaż akurat dziwnie, bo z Wiśnią będę to prowadził pewnie, także myślę, że raczej to przykro pada. Koni Gronkier, zawsze mogę wejść na zastępstwo. O. Dobrze. Panowie, dziękuję wam bardzo, nie będziemy już przeciągać, mimo że robi się bardzo ciekawie i na to liczyłem, za to też dziękuję. Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wszystko jest mówione pół żartem, pół serio, także nie ma co tam za bardzo się podpalać. Ale zmierzając ku końcowi, dzisiaj freestyle, którym jest Jezodrą Wodzisław 4-4, z nami byli wspaniali goście, czyli Wiśniowy i Śliwka. Dziękuję wam bardzo, panowie. Dzięki, panowie. Łukasz Muszczej, no 1-1, tak dla waszej informacji. Ha. Też na koniec meczu. Dobra, nara. Na razie. Jak go nie lubić? Jak go po prostu nie lubić? Natomiast Mati, przejdziemy do króciutkiego, ale naprawdę 60-sekundowego podsumowania tego spotkania i będziemy się już przenosić powoli na drugi mecz. Bardzo fajne zawody. Wydawało się, że
przy tym pierwszym meczu właśnie, właściwie numerze, meczu numer 4 Łukaszenko ze Śliwką, który zaczął się na samym początku, wydawało mi się, że będzie wiało nudą, ale Freestyle nam zapewniło emocje odrabiające swoje straty, no i ta bramka w ostatniej sekundzie wiśniowego to chyba creme de la creme tego całego spotkania. Tak, bardzo dobre podsumowanie. Moim zdaniem dużo zaskoczeń, no bo tak jak wcześniej na papierze przewidywałem kilka zwycięstw, no to z tych zwycięstw niewiele wyszło. Szymon, którego przewidywałem jako faworyta, dostał 3-0, także można powiedzieć, że srogie baty, naprawdę lekcja pokory dla zawodnika z absolutnie najwyższej półki. Tutaj Wiśniowy bardzo ambicjonalnie podszedł i też wygrał swoje spotkanie, choć w wielkich trudach. No ale co jest jeszcze istotne, zapytałeś, jak go można nie lubić. No myślę, że musisz Śliwkę podpytać, to mogę ci zdradzić kilka tajemnic w tej kwestii. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię tutaj takie sytuacje, kiedy panowie trochę oliwy do ognia dolewają. No a w tym wypadku tutaj Wiśniowy przyniósł kanister z benzyną, także bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy to dobrze przekalkulował, no bo wydaje mi się, że Śliwka tutaj choć zapewniał, że ze spokojem podszedł, no to chyba czuł się bardzo mocno zmotywowany tymi uwagami przed spotkaniem. No i też widać było w każdym meczu tak naprawdę bardzo dużą rywalizację, no i chęć wygrania, no bo tak jak wspominałeś, no gdyby tutaj Odra wygrała, no to naprawdę zbliżyłaby się na bardzo bliską odległość do Freestyle Crew, no i zrobiłoby się nam już gorąco w czubie tabeli. Zgadza się, do tego trzeba też to, co na koniec też chcę dodać, to, że oczywiście po meczu czy przed meczem można sobie rękę podać, natomiast Pro Purple to nie jest Liga Gentlemanów, zwycięzca może być tylko jeden spośród 15 zespołów i na pewno każdy by chciał wygrać tą ligę, jest parę zespołów, które faktycznie może to zrobić, jest parę, które no, te marzenia musi odłożyć już na następny sezon i takie sytuacje jak dzisiaj, podkręcanie atmosfery, tylko i wyłącznie spowoduje, że jeżeli te drużyny będą miały okazję spotkać się z sobą następnym razem, to dołożą wszelkich starań, będą dużo ćwiczyć, bardzo mocno próbować, by rywala pokonać i by móc szydzić z niego do następnego sezonu. A przecież o to właśnie chodzi w sporcie, może nie o to, żeby szydzić z kogoś, ale o to, żeby być po prostu najlepszym i się z tym bardzo ładnie obnosić. Jeszcze na koniec, jeżeli mógłbym coś dodać, wspomniałeś o tym, że nie jest to Liga Gentlemanów, no wydaje mi się, że już po komentatorach troszeczkę widać, że to nie jest Liga Gentlemanów, tylko gości w dresach, w czapkach, ewentualnie w koszulkach bez rękawków, także tutaj skład prosto spod trzepaka przed mikrofony wszedł i pokazał, co potrafi najlepszego, także nie zawsze trzeba być gentlemanem, żeby umieć oddać emocje albo tych emocji dołożyć, tak jak to zrobili panowie na konferencji przedmeczowej i odrobinę po. Dokładnie, a my już zapraszamy za dosłownie kilka minut na następne spotkanie. Ten mecz, który właśnie oglądaliście, komentowali dla was Gronkier oraz Mateusz Ten Janisz, el komentarista Janiszewski. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia za chwilę.